Księgi liczb. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie: ogórki, melony, pory, cebule i czosnek. Tymczasem tu giniemy. Pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi. Rzekł więc Mojżesz do pana. Czemu tak źle się obchodzisz ze swoim sługą? Czemu nie darzysz mnie życzliwością? I złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu. Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: noś go na swoim łonie, jak piastunka nosi dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi. A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają. Daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud. Już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeżeli darzysz mnie życzliwością, aby nie patrzył na swoje nieszczęście. Wtedy pan rzekł do Mojżesza: Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z tobą. Wtedy ja zstąpię i będę z tobą mówił. Wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im. I będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty nie będziesz musiał już więcej dźwigać go sam. Ludowi zaś powiedz. Oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Panem i wołaliście Kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie? Teraz dawam Pan mięso do jedzenia. Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo pięć, czy dziesięć lub dwadzieścia, lecz przez cały miesiąc. Aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem. Odrzuciliście bowiem pana, który jest pośrodku was, i narzekaliście przed nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. Odpowiedział Mojżesz: Sześćset tysięcy mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz, dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc. Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, czyż będzie im dosyć? Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: Czyż ręka pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy moja mowa się spełni, czy też nie. I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy na nich spoczął duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od swojej młodości był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł – Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł – Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby Pan dał mu swego ducha. Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do obozu.